A teraz mam prośbę. Wyobraźcie sobie, że do waszej celi wchodzi smutny facet i mówi, że za 4 godziny będzie na was wykonany wyrok śmierci. Co byś wtedy zrobił? Błogosławiony ksiądz Jan Macha siada i pisze pożegnalny list do swoich rodziców, w którym czytamy między innymi: to jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. I dalej. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel mój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Do widzenia tam na górze u Wszechmogącego. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko.